Szanowni Państwo, nazywam się Karolina Czarnakos, pracuję w banku BNP Paribas na stanowisku Lead Security Officerem. W imieniu Konfederacji Lewiatan oraz banku BNP Paribas jest mi niezmiernie miło Państwa powitać na webinarze poświęconym cyberbezpieczeństwu. Cyberbezpieczeństwu w pracy oraz w życiu prywatnym. To nie pierwsza wspólna inicjatywa banku BNP Paribas oraz Konfederacji Lewiatan, ale pierwszy raz mówimy o cyberbezpieczeństwie i to w tak szerokim gronie. Zapraszam do zapoznania się z krótką agendą naszego dzisiejszego spotkania. Na początek zaprosiliśmy do współpracy pana Piotra Bisiarskiego z NASK Incident Response Team. Pan Piotr opowie Państwu o cyberzagrożeniach. Cyberzagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej. Następnie zapraszam na spotkanie z Maciejem Glapą oraz Adamem Kuczewskim z banku BNP Paribas. Koledzy nie tylko opowiedzą o bankowości elektronicznej, ale doradzą, jak korzystać z bankowości elektronicznej w sposób bezpieczny. Dziś mówimy o cyberbezpieczeństwie, ale nie sposób mówić o cyberbezpieczeństwie, nie zwracając szczególnej uwagi na technologię. Dzisiaj nowoczesna, szybko rozwijająca się technologia stanowi o bezpieczeństwie, o poziomie bezpieczeństwa. Taką technologią jest m.in. biometria behawioralna. Pan Krzysztof Raczyński, założyciel Digital Fingerprints, opowie nie tylko na czym polega biometria behawioralna, ale także poinformuję Państwa o nowej inicjatywie sektorowej biometrii behawioralnej, której BNP Paribas jest jednym z pierwszych uczestników. Poświęciliśmy kolejną część pracy zdalnej. Zauważyliśmy, że tak naprawdę wskutek wielomiesięcznej pandemii wiele z podmiotów gospodarczych było zmuszonych do reorganizacji pracy, do umożliwienia swoim pracownikom pracy zdalnej. Nasza koleżanka Alina Zając z banku BNP Paribas podpowie, jak bezpiecznie pracować zdalnie, jak korzystać z urządzeń, które podłączone są do internetu. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania znowu wrócimy do kwestii cyberbezpieczeństwa, do kwestii technologii. Tym razem opowiemy o rozwiązaniu firmy Sequence, rozwiązaniu, które chroni nasze aplikacje i systemy przed nieupoważnionym dostępem. Tutaj nasz kolega Krzysztof Guć z firmy Sequence jest prelegentem. Zanim zaczniemy, mam dla Państwa jeszcze jedną informację. Po każdej naszej prezentacji jest przewidziana sesja Questions and Answers. Wtedy będą Państwo będą mieli szansę na zadanie dodatkowych pytań naszym prelegentom. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Dzień dobry, Piotr Bisiarski z tej strony. Na co dzień pracuję w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej i opowiem Państwu w tym pierwszym traku trochę o obserwowanych przez nas cyberzagrożeniach, szczególnie dla użytkowników bankowości elektronicznej, o tym, co obserwujemy w przeciągu ostatnich tygodni, miesięcy w kontekście przede wszystkim działalności różnego rodzaju grup cyberprzestępczych, którzy w dużej części czyhają na nasze finanse w tym zakresie. Tak więc przechodząc tak naprawdę do poszczególnych obszarów, które chciałbym omówić, tego co na co dzień może nas przede wszystkim dzisiaj spotkać, to takie obszary jak phishing i smishing. Przykładami tego typu rzeczy są przede wszystkim kwestie związane z dystrybucją różnego rodzaju złośliwych, czy to SMS-ów, czy na przykład podszywających się pod dane instytucje maili, które wskazują w sposób socjotechniczny, próbują nas nakłonić do wykonania jakiejś akcji, no, która w konsekwencji często wiąże się czy to z podaniem na przykład loginu i hasła do bankowości elektronicznej, czy też na przykład podania numerów karty kredytowej, czy też innych naszych danych osobowych. Tak więc to jest jeden z przykładów z ostatnich tygodni, gdzie widzimy intensyfikację różnego rodzaju dobrze znanych scenariuszy w kontekście przede wszystkim dystrybucji kanałem mailowym, różnego rodzaju treści, które podszywają się na przykład przede wszystkim pod sektor finansowy, pod banki. No, w tym zakresie między innymi również kwestia nakłonienia na przykład użytkowników do rzekomego aktywowania aplikacji mobilnej. To często może się skutkować różnymi rodzajami scenariuszy phishingowych, czy to przejście do strony, która wygląda łudząco podobnie do strony banku, czy też na przykład zachęcenie nas do zainstalowania
również łudząco podobnej, złośliwej aplikacji, która wygląda jak aplikacja banku. Kolejne scenariusze, które na co dzień myślę, że Państwo też mogą spotykać na swoich telefonach, to różnego rodzaju SMS-y, które też w sposób socjotechniczny próbują nas nakłonić na przykład do kliknięcia w link, który zmusza nas do kwestii dopłaty do paczki, dopłaty do dezynfekcji paczki w kontekście na przykład ostatnio kwestii związanych z pandemią, czy również bardzo popularne scenariusze, na przykład dopłaty do energii elektrycznej. To są często bardzo niewielkie kwoty, które mają nas zachęcić do tego, aby taką opłatę uiścić. Po kliknięciu w link przechodzimy zwykle do właśnie stron, które wyglądają bardzo podobnie do stron na przykład banku. Ta dystrybucja również rozszerza się na różnego rodzaju inne kanały. To już nie tylko SMS-y, ale również bardzo popularne social media, między innymi Facebook. Coraz częściej widzimy, tak jak widać na przykładzie, różnego rodzaju płatne reklamy, które grupy przestępcze wykupują po to, żeby podszywać się na przykład pod bank i zachęcić nas do również kliknięcia pod pretekstem na przykład otrzymania jakichś dodatkowych kwot pieniężnych właśnie od banku. Jeżeli chodzi o kwestie bardzo popularne w kontekście finansowych rozliczeń, serwis Blik, również kwestia socjotechnicznego podejścia, między innymi kampanie SMS-owe, które wskazują na tym, o tym, że otrzymaliśmy jakiś przelew na kwotę na przykład 500 zł i w celu potwierdzenia tego przelewu musimy kliknąć dalej w link. Później w kolejnym prezentacji koledzy z banku BNP nawiążą do tej kwestii i pokażą i opowiedzą w tym zakresie, jak przed tego typu zagrożeniami przede wszystkim można się zabezpieczyć. Mam problem z przerzutem prezentacji. Okej. Jeżeli chodzi o kwestię takiej podstawowego elementu higieny, cyberbezpieczeństwa, to przede wszystkim patrzmy na to, na jakiej stronie internetowej się znajdujemy. W przypadku standardowych laptopów, komputerów, gdzie mamy otwartą przeglądarkę, niesłychanie istotne jest to, aby zobaczyć tak naprawdę w pasku adresu URL, na jakiej stronie internetowej się znajdujemy i w tym wypadku warto przede wszystkim znać adres URL bankowości elektronicznej, z której na co dzień korzystamy. W kontekście na przykład urządzeń mobilnych często jest to jednak troszeczkę utrudnione z punktu widzenia tego, że wielkość ekranu jest dostosowana przede wszystkim do możliwości wyświetlenia właśnie treści i często ten adres URL, który wskazuje nam, na jakiej stronie internetowej się znajdujemy, często czy jest ukrywany, czy pojawia się w niepełnej formie. Istotne jest również z punktu widzenia tego, że kwestia przez lata mówiona o tym, że jeżeli mamy kółeczkę w pasku przeglądarki i jest ten tak zwany HTTPS, ten S na końcu, wskazywałby, że strona jest zabezpieczona i jesteśmy bezpieczni. To dzisiaj nic nie wskazuje, przede wszystkim dlatego, że przestępcy również korzystają z tak zwanych certyfikatów SSL, czy to generują je darmowe, czy również wykupują w kontekście właśnie swoich witryn internetowych, które podszywają się pod daną bankowość elektroniczną. Tak więc dzisiaj kwestia tego, że jest kółeczka w przeglądarce, nie zabezpiecza nas w kontekście tego, czy ta strona prezentuje nam prawdziwe informacje, czy nieprawdziwe. To jest tylko kwestia techniczna zabezpieczenia transferu informacji pomiędzy naszym urządzeniem, a serwerem, z którego serwowany jest dany content. Jeżeli chodzi o kwestie zagrożeń, dzisiaj przede wszystkim wszelkiego rodzaju tak zwane bramki szybkich płatności, do których jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni w kontekście płatności elektronicznej w internecie, różnego rodzaju zakupy e-commerce'owe, gdzie wybieramy logo naszego banku i dalej przechodzimy już do wypełnionego formularza. Tak samo przestępcy dzisiaj wykorzystują te scenariusze, podszywając się właśnie pod operatorów tego typu bramek szybkich płatności i właśnie przechodząc z tego typu linku, który otrzymujemy, czy to w SMS-ie, czy w mailu, widzimy na przykład właśnie stronę, która wygląda łudząco podobnie do tego typu bramek, gdzie możemy wybrać logo naszego banku i dalej przejść właśnie do tej płatności. Na koniec oczywiście wyświetla nam się strona fałszywa banku, w której no, jeżeli nie zorientujemy się na czas, podamy na przykład login i hasło właśnie do naszej bankowości elektronicznej. Z punktu widzenia bardzo popularnych scenariuszy w ostatnich miesiącach to kwestia oszustw dla osób, które coś sprzedają w internecie, wystawiają jakieś towary,
używane na przykład na popularnych serwisach internetowych. I to te osoby, które próbują coś sprzedać, stają się ofiarami z punktu widzenia tego, że przestępcy zgłaszają się do nich, że mają chęć nabycia jakiegoś danego towaru. O tym powie dalej już kolega Maciej w kontekście tego, jak ten scenariusz wygląda. Ja tylko napomknę w tym zakresie, że tego typu scenariusz często wiąże się z tym, że przestępcy podstawiają nam na przykład fałszywą bramkę do podania pełnych numerów kart kredytowych, również z wszelkimi dodatkowymi informacjami, jak przede wszystkim kod CVV. Również inne bardzo popularne serwisy, które na co dzień korzystamy, na przykład serwisy streamingowe, tutaj różnego rodzaju scenariusze, które obserwujemy, przede wszystkim podszywające się, czy to właśnie pod sektor finansowy, czy na przykład pod różnego rodzaju serwisy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że płatność, subskrypcja jest wykonywana za pomocą właśnie naszych kart kredytowych, tak więc te scenariusze też są bardzo popularne. Jeżeli chodzi o kwestię statystyczną, z naszych obserwacji takich wewnętrznych od początku roku zaobserwowaliśmy i sklasyfikowaliśmy kampanie phishingowe na 43 tysiące unikalnych adresów URL. Jeżeli chodzi o kwestię sektora stricte finansowego w Polsce, to prawie 3 tysiące różnego rodzaju unikalnych domen. Tak więc ta skala jest bardzo duża i z roku na rok jednak rośnie. Ciekawostką, którą wykonałem sobie w dniu wczorajszym, jest kwestia podsumowania tego, kiedy i w jakich godzinach identyfikujemy kampanie phishingowe właśnie pod sektor finansowy. I tak jak Państwo widzą na dole w prawym dolnym rogu, to jest kwestia przede wszystkim dnia, znaczy tygodnia roboczego i godzin tych roboczych, tak więc między godziną 18 a 20 najwięcej tych kampanii phishingowych się pojawia. W kontekście domen, czyli przyzwyczajeni jesteśmy, że każda strona internetowa ma swój adres URL kończący się tak zwaną domeną TLD. W Polsce przede wszystkim domeny są .pl. Jeżeli chodzi o te wszystkie kampanie phishingowe, oprócz .pl również są różnego rodzaju inne domeny, czy to krajowe, czy też specjalne, takie jak .xyz czy .info. Tak więc tutaj warto przede wszystkim zwracać na to uwagę, na jakiej domenie się znajdujemy. Kolejny obszar to bardzo mocno rozszerzająca się kwestia mobilnych próbek złośliwego oprogramowania na nasze urządzenia mobilne. Coraz częściej stajemy się mobilni, korzystamy z bankowości elektronicznej mobilnej i tutaj przestępcy i grupy przestępcze oczywiście w tym zakresie też widzą ten trend. Tak więc różnego rodzaju scenariusze, które próbują nas nakłonić do tego, abyśmy zainstalowali złośliwą aplikację na nasz telefon. Głównie tutaj mam na myśli system operacyjny Android, które podszywają się pod dobrze znane aplikacje, których często być może korzystamy albo mamy zainstalowane na naszym urządzeniu. Różnego rodzaju kampanie SMS-owe, które również zachęcają nas do kliknięcia w link i przejścia właśnie na stronę, która wygląda łudząco podobnie jak strona oficjalnego sklepu z tymi aplikacjami. Może to być aplikacja jak mObywatel, firmy kurierskiej, czy również na przykład bardzo popularnego serwisu płatności Blik. Tak więc te scenariusze są bardzo, bardzo różne. Jak to wygląda z punktu widzenia złośliwości tego typu aplikacji? W momencie, kiedy zainstalujemy taką aplikację na naszym telefonie, ona może wykonać tak zwaną nakładkę, overlay. Czyli w momencie, kiedy zainstalowaliśmy sobie fałszywą aplikację, na przykład firmy kurierskiej, uruchamiamy naszą aplikację banku, tą legalną, to ta fałszywa aplikacja robi tak zwaną nakładkę, która może czytać login i hasło naszej bankowości elektronicznej. To jest podstawowy element działalności tego typu trojanów bankowych. Inna to kwestia na przykład przejmowania SMS-ów, które mogą czytać SMS-y, również te SMS-y, które przychodzą z potwierdzeniem przelewów bankowych. Jeżeli chodzi o statystyki, to również tutaj kwestia różnego rodzaju aplikacji, które podszywają się pod różne aplikacje. Może to być aktualizacja Flash Playera, mogą to być różnego rodzaju aplikacje, które wskazują na aplikacje, które pozwalają nam odsłuchiwać pocztę głosową, czy na przykład również aplikacje związane właśnie z pandemią, z kwarantanną domową. Jeżeli chodzi o występowalność tych aplikacji, zdziwiłem się, robiąc sobie statystyki, najczęściej identyfikujemy tego typu kampanie w piątki między godziną 14 a 18. Tak więc to też było dla mnie ciekawe doświadczenie.
Jeżeli chodzi o typowy malware całe rodziny różnego rodzaju trojanów bankowych, tutaj można byłoby poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu na omówienie tego typu scenariuszy. Ja tylko wskażę te najciekawsze różnego rodzaju trojany, które przejmują nasz komputer, które pozwalają przestępcom zdalnie zarządzać naszym komputerem. Kanał dystrybucyjny, również różnego rodzaju załączniki do maili, które mogą również podszywać się czy to pod instytucje finansowe, czy innego rodzaju firmy. Kolejne scenariusze, które widzimy w kontekście bankowości elektronicznej, to tak zwane trojany bankowe, które mogą wstrzykiwać do naszej przeglądarki internetowej dodatkowe informacje, będąc na legalnej stronie banku. Tutaj też koledzy wspomną o tego typu scenariuszach i tego, jak banki radzą sobie z tego typu scenariuszami. Kolejny obszar to przede wszystkim tak zwany ransomware, czyli w momencie, kiedy uda nam się niestety otworzyć tego typu załącznik złośliwy, no dochodzi do tak zwanego zaszyfrowania dysków, no i w tym momencie przestępcy przede wszystkim proszą nas o zapłacenie okupu określonej kwoty. Jeżeli chodzi o kwestię skali w kraju, jak to wygląda w Polsce, różnego rodzaju rodziny tak zwanych trojanów tworzących boty. Z roku na rok widzimy, jeżeli chodzi o operatorów telekomunikacyjnych, zarażone komputery, które próbują podłączać się do tak zwanych serwerów zarządzających. Ta skala jest jednak malejąca, ale ciągle duża, tak więc z punktu widzenia komputerów w sieci widzianych na skali kraju, w raporcie CERT Polska można się z tym zapoznać, jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o grupy ransomware'owe, to one też są bardzo aktywne, działają na rynku globalnym, tak więc atakują przede wszystkim firmy, które w ramach których często udaje im się wynegocjować jakiś okup, który idzie często na przykład w miliony dolarów. Co się dzieje z naszymi danymi, jeżeli na przykład w takiej bramce internetowej podamy numer naszej karty kredytowej? One są sprzedawane w sklepach internetowych, tak zwanym deep webie. Te sklepy wyglądają bardzo podobnie jak typowe sklepy internetowe, gdzie przestępca za kilkanaście dolarów może kupić sobie naszą kartę kredytową i spróbować ją również spieniężyć. Same nasze dane, loginy i hasła też są różnego rodzaju serwisy, które pozwalają przestępcom kupować tego typu dostępy. W kontekście kolejnych obszarów zagrożeń to między innymi ostatnimi czasy również bardzo popularny tak zwany voice phishing, czyli przestępcy poprzez różnego rodzaju bramki internetowe są w stanie podszyć się na przykład pod infolinię banku, gdzie na naszym telefonie wyświetli się jakaś określona informacja, na przykład, że dzwoni bank BNP Paribas i przestępcy już w sposób typowo socjotechniczny będą próbowali namówić nas do wykonania jakiejś akcji. Często jest to akcja związana z instalacją na przykład jakiegoś legalnego oprogramowania, które zdalnie pozwoli przestępcom zarządzać naszym komputerem i wykonać na przykład operację transferu pieniędzy. Jeżeli chodzi o innego rodzaju kwestie tego, co widzimy w ostatnich również miesiącach, to różnego rodzaju kwestie związane przede wszystkim z fałszywymi inwestycjami. Te fałszywe inwestycje głównie skupiają się na rynku kryptowalutowym, ale podszywają się pod różnego rodzaju instytucje dobrze nam znane, czy to są instytucje spółki Skarbu Państwa, często te strony phishingowe udają różnego rodzaju dobrze znane portale branżowe, gdzie widzimy różnego rodzaju artykuły, które wskazują na bardzo dobrą i tratną tego typu właśnie inwestycje. Tak więc różnego rodzaju brandy, różnego rodzaju osoby również ze świata polityki czy biznesu, ich wizerunki często są wykorzystywane do tego, aby pseudopromować tego typu inwestycje. Przykład różnego rodzaju reklam, płatnych reklam, które przestępcy wykupują na przykład na portalu Facebook, gdzie podszywają się pod różnego rodzaju różne osoby, czy to ze świata sportu, biznesu, czy innego rodzaju, na przykład ze świata dziennikarstwa. Jeżeli chodzi o kwestie tak zwanego skamu, czyli różnego rodzaju oszustw, które w sposób są różne dystrybuowane, czy to kanałem mailowym, SMS-owym, czy również poprzez social media, różnego rodzaju strony, które na przykład promują kwestię otrzymania dodatkowego bonu, dodatkowych pieniędzy, które można wykorzystać. Tutaj też tego typu scenariusze często kończą się czy to stratą pieniędzy, swoich danych osobowych, czy też karty kredytowej. Jeżeli chodzi o kwestie kradzieży danych, stricte jeżeli chodzi o konta social media,
To kwestia oczywiście tego, co dzieje się na Ukrainie, różnego rodzaju scenariusze, które rzekomo wskazują, że jest to podszywanie się pod dany portal. Mamy materiał wideo, rzekomy materiał wideo, który jest na przykład bardzo drastyczny i jeżeli chcemy go obejrzeć, musimy potwierdzić swój wiek, na przykład poprzez zalogowanie się do Facebooka. W ten sposób przechodzimy do strony, która udaje i jest fałszywą stroną logowania właśnie do tego typu portalu, gdzie podajemy login i hasło. To też jest kwestia przede wszystkim tak zwanego podwójnego uwierzytelnienia, o którym koledzy również powiedzą. Gdzie zgłaszać tego typu scenariusze? Jeżeli spotkamy się z elementem tego, że widzimy, dostaliśmy takiego maila, czy widzimy taką stronę, która ewidentnie zidentyfikowaliśmy jako strona, która może być stroną phishingową, próbujmy nabyć ten nawyk zgłaszania przede wszystkim do zespołów tak zwanych certowych, które działają w Polsce. Z punktu widzenia obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz typowych obywateli, strona cert.pl, zespół, który działa w ramach NASK-u, na tej stronie jest zakładka związana ze zgłoszeniem incydentu. Tam w prostych kilku krokach możemy zgłosić tego typu incydent. To pozwala nam przede wszystkim reagować na tego typu scenariusze i blokować tego typu strony po to, aby inne osoby, które nie mają doświadczenia czy też nie mają tego typu dostatecznej wiedzy, mogą ustrzec się w kontekście właśnie tego typu scenariuszy. Jeżeli są jakieś pytania, tutaj nie obserwowałem na bieżąco, ale myślę, że tutaj pan Tomasz może nam wyświetlić. Postaram się w ramach czasu jeszcze odpowiedzieć. Czy posługiwanie blikiem jest bezpieczne? Tak, jest bezpieczne. Przede wszystkim kwestia jest tego, że w internecie nie podajemy na przykład swoich danych karty kredytowej, czy na przykład w przypadku wypłaty pieniędzy z bankomatu również nie wsadzamy tej karty do bankomatu. Przede wszystkim scenariusze, które w ostatnich czasie obserwujemy, to kwestia podszywania się pod blika, to co wskazywałem, na przykład rzekomo, że przestępcy wykorzystują tą naszą socjotechnikę, czyli otrzymaliśmy na przykład przelew na telefon poprzez właśnie system blikowy, kliknij w link, aby go potwierdzić. Przede wszystkim weryfikacja tego, na jakiej stronie jesteśmy i tego linku, który tam się znajduje. Jeżeli ten typowy element cyberhigieny zachowujemy, to tutaj w tym zakresie uważam, że jak najbardziej jesteśmy bezpieczni i system blikowy jak najbardziej jest tutaj w tym zakresie bezpieczny. Czy mimo wycieku naszych danych, jak CVV, karty, możemy być bezpieczni, czy trzeba zastrzec kartę lub zmienić hasła? Jeżeli taka karta wycieknie, jak najszybciej trzeba po prostu kartę zastrzec. W tym zakresie, jeżeli chodzi o tego typu sklepy internetowe, przestępcy kupują często paczki danych, paczki całych kart kredytowych, paczki 10, 100 czy większą liczbę i oni też ponoszą ryzyko. Tutaj też nie wiedzą, czy te karty są w dalszym ciągu aktywne, czy nie są aktywne. Tak więc płacąc, ten kupujący też ponosi ryzyko, czy ta karta ewentualnie jest już zastrzeżona. Tak więc jak najbardziej, jeżeli tylko zorientujemy się, że doszło do jakiegoś naruszenia w naszym zakresie, tutaj przede wszystkim zgłosić się do banku i zastrzec kartę. Czy płacenie telefonem zbliżeniowo jest bezpieczne? Uważam, że tak. Kryptografia zawarta w telefonie, serwisy typu Google Pay czy Apple Pay, tutaj w tym zakresie współpracy i wymiany informacji pomiędzy właśnie systemami bankowości elektronicznej są jak najbardziej wskazane. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnej prezentacji. Za 3 minutki prosimy o uwagę.
Witam Państwa na drugiej części, na drugim module. W tym module przewidujemy 20 minut. Te 20 minut będziemy dyskutować i rozmawiać o 5 praktycznych poradach, jak bezpiecznie bankować. W studiu mamy Adama Kuczewskiego. Dzień dobry. Zajmuję się monitoringiem transakcji elektronicznych w banku BNP Paribas i jest z nami także Maciej Glapa. Ja się zajmuję stroną biznesową w naszym banku BNP Paribas, a podczas tego modułu będę starał się wcielić w klienta i zadawał będę Adamowi pytania, tak jakby był klientem małym, średnim przedsiębiorstwem. No i w taki sposób poprowadzimy tą część. Zaczynamy? Mhm. Adam, jeżeli klient rozpoczyna bankowanie, no to zaczyna od tego, że musi się do czegoś zalogować. Więc na co zwracać uwagę, a na co nie zwracać uwagę, co jest ważne, co nie jest ważne, jak zrobić to bezpiecznie? Na etapie logowania na pewno warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak chociażby adres strony logowania. To jest dokładnie to, o czym wspominał chwilę temu Piotrek. Pamiętajmy też, że bank komunikując się, jak to jest dobra praktyka, że banki komunikując się z klientem nie wysyłają, czy nie powinny wysyłać linków prowadzących bezpośrednio do logowania, takich linków, gdzie bezpośrednio po kliknięciu w ten link jesteśmy proszeni o podanie loginu czy hasła. Pamiętajmy też, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, na jakiej stronie jesteśmy i czy to jest rzeczywiście strona naszego banku. Zawsze można się z bankiem skontaktować, natomiast pamiętajmy, że przy takim kontakcie z bankiem na pewno będziemy proszeni o przynajmniej podanie adresu strony właśnie, na której jesteśmy, który to pozwoli po stronie banku sprawdzić, czy to jest strona właściwa. A także ewentualnie jest nawet screen tejże strony, więc nie warto, że tak powiem, takiej strony od razu zamykać, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, natomiast nie podawiamy tam danych do logowania. Reklamy Google, które tu Państwo widzą, tu chodzi o taką rzecz, że często nie mamy zapisanej strony do bankowości ulubionych w zakładkach w przeglądarce, do czego też, tak powiem, zachęcamy. Ja tak mam niestety. Też właśnie tak. Za każdym wpisuję. Właśnie, często, bo to jest też scenariusz wykorzystywany przez przestępców, natomiast działa to w ten sposób, że z punktu widzenia klienta otwieramy przeglądarkę, otwieramy wyszukiwarkę Google i przykładowo wpisujemy nazwę banku i po spacji na przykład logowanie albo coś takiego i po czym odruchowo klikamy w pierwszą stronę, która nam się wyświetli i może się zdarzyć, bo z takim czym się spotykaliśmy, że ten link prowadzi do strony przestępców, do strony fałszywej, dlatego że to nie był pierwszy wynik wyszukiwania, tylko to była reklama wykupiona przez przestępców po prostu. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jak rozpoznać potencjalny atak, po czym poznać, że przy próbie logowania coś, mówiąc kolokwialnie, może być nie tak. Przede wszystkim to, że strona działa powoli, to, że po wpisaniu loginu i hasła na przykład pojawia się klepsydra albo jakieś kółeczko, że tak powiem, które się kręci i na przykład w tym czasie otrzymujemy też SMS-y z prośbą o potwierdzenie jakiejś operacji, której tak naprawdę nie wykonujemy. Więc to na pewno i jakby ja mam świadomość, że te zasady, o których tutaj mówimy, to są dość proste, natomiast ich przestrzeganie tych prostych zasad pozwala wielokrotnie pozwala ochronić się przed potencjalnymi atakami. No dobrze, to wiemy, co zrobić do tego momentu, kiedy wchodzimy na stronę banku. A teraz pytanie, jak się zalogować, ponieważ BNP Paribas oferuje kilka różnych metod autoryzacji. Jedne są bardziej wygodne, drugie są bardziej bezpieczne, trzecie są bardziej efektywne. Pytanie, co ekspert z cyberbezpieczeństwa może doradzić klientom, którego z tych rozwiązań, które my oferujemy, najlepiej używać?
A ja bym powiedział w ten sposób, że domyślną metodą autoryzacji są SMS-y i teraz pytanie, czy SMS-y są bezpieczne. O tym też Piotrek wspominał, więc generalnie ja uważam, że SMS-y tak są bezpieczne, natomiast tylko jeżeli przestrzegamy kilku zasad bezpieczeństwa i mam tu na myśli takie rzeczy, jak na przykład to, na jakiej stronie podajemy dane z tego SMS-a. Po drugie, że rzeczywiście czytamy treść tego SMS-a w zakresie tego, co tak naprawdę potwierdzamy, bo bardzo często pomimo tego, że w treści SMS-a jest napisane, jaką operację w bankowości potwierdzamy, to bardzo często jest tak, że klienci nie zwracają na to uwagi. To niestety potwierdzam i nabawiamy i apelujemy do wszystkich, jeżeli dostajemy jakiegokolwiek SMS-a z banku, zwłaszcza takiego, który sugeruje, że się logujemy do banku, to sprawdzać trzeba, co tam jest napisane, czy to przypadkiem już nie jest na przykład autoryzacja płatności. Tak, dokładnie tak. I ostatnia taka zasada bezpieczeństwa przy SMS-ach jest to korzystanie takie świadome i ostrożne z urządzeń mobilnych, na które te SMS-y przychodzą. I też nawiążę do tego, co mówił Piotrek, że istnieją aplikacje mobilne złośliwe, które tego typu SMS-y potrafią przechwytywać. Więc na pewno. I to jeżeli chodzi o SMS-y. Natomiast, czyli na razie mnie nie przekonałeś. Nie przekonałem. Nie. Co mamy lepszego? Dlatego mamy także tokeny mobilne generowane z poziomu aplikacji mobilnej. A może powiemy, co to jest ten token, bo to token tak brzmi, tak jest strasznie zagranicznie, jak coś. Token mobilny to jest klucz, którym potwierdzamy konkretną operację w bankowości, generowany z poziomu aplikacji mobilnej. To może ja to teraz powiem takimi słowami bardziej zrozumiałymi. Jak ktoś ma aplikację mobilną naszą na przykład, czyli Go Mobile Business, częścią tej aplikacji jest taki programik, to lepiej brzmi programik niż klucz, który jeżeli logujemy się do bankowości internetowej na naszym komputerze, to w tej aplikacji możemy zautoryzować, potwierdzić, że to rzeczywiście my się logujemy i to się dokonuje bardzo łatwo i fajnie, gdyż ja na przykład używam odcisku palca. Mhm. O tym jeszcze będzie pewnie mowa w dalszej części programu. Tak. I takie tokeny mobilne zdecydowanie, moim zdaniem one są, tak, są bezpieczniejsze i nie są mi znane aplikacje, które by tego typu tokeny były w stanie przechwycić. Tym bardziej, że tak jak mówisz, właśnie my wtedy operację potwierdzamy dopiero jeszcze poprzez na przykład odcisk palca, tak, dodatkowo. Więc. Czyli możemy zaryzykować stwierdzenie, że na dzisiaj najbezpieczniejszą metodą logowania do banku jest tak zwany token mobilny. Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, natomiast oprócz tego istnieją także jeszcze tokeny USB, które były przed tokenami mobilnymi. Tokeny USB, czyli mówiąc takim prostym językiem, małe urządzenia wielkości pendrive'a, które wpinamy do portu USB w komputerze i dopiero kiedy taki token jest wpięty do komputera, jesteśmy w stanie potwierdzić operację. I generalnie tutaj także ostrożność, ponieważ dostęp do takich tokenów powinny mieć osoby wyłącznie upoważnione, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to taki token powinien znaleźć się w komputerze, powinien być wpięty do komputera tylko na czas autoryzacji, a też często zdarzały się takie sytuacje, gdzie po wykonaniu operacji po prostu ten token był zostawiany w komputerze. To bardzo ważne, Adam, co mówisz, bo rzeczywiście to jest trochę tak, jakbyśmy mieli najlepszy zamek na świecie, którego absolutnie nikt nie jest w stanie otworzyć, po czym wychodząc z domu, albo jest zamek do domu, albo do mieszkania, a po czym wychodząc z domu zostawiamy klucz pod wycieraczką. Tak, mimo że nikt nie będzie tego zamku spróbował forsować, jakby szukając jakichś wyrafinowanych metod ataku, to po prostu wyjmie klucz pod wycieraczki i go otworzy. I tak samo jest w tokenie, który zostanie zostawiony na przykład na noc, a takie przypadki mieliśmy, w komputerze jeszcze na dodatek włączonym, a nieszczęśliwie się złożyło, że na tym samym komputerze klient miał zainstalowany odpowiednio spreparowany program, teraz nie chcę użyć jakiejś złej nazwy, ale raczej to jest jakiś malware, tak dobrze mówię, który pozwolił przestępcom przejąć kontrolę nad tym komputerem, no to skoro token jest w komputerze, kontrolę nad komputerem mamy, to w zasadzie możemy zrobić wszystko. Tak, dokładnie.
No dobrze, czyli podsumowując, token mobilny to jest to, czego byśmy nie tylko oczekiwali, że nasi klienci będą używać, ale też rekomendujemy. A ja dodam tylko od strony biznesowej, że my również, nam zależy na tym, żeby nasi klienci byli bezpieczni i żeby używali najwygodniejszych, a jednocześnie najbezpieczniejszych metod autoryzacji, a token mobilny jest właśnie i najbezpieczniejszy, i najwygodniejszy. W związku z tym na pozostałe dwie formy autoryzacji wprowadziliśmy opłatę. I ta opłata nie jest po to, żeby bank generował dodatkowe zyski, natomiast żeby zniechęcić klientów do używania tych mniej bezpiecznych i mniej wygodnych form komunikacji, a żeby jak najwięcej klientów używało tokena mobilnego, który jest po prostu najlepszy. Dokładnie i bezpłatny. Tak. I bezpłatny, tak. No dobrze. To wiemy już, jak się logować, wiemy już, na co patrzeć przy wyszukiwaniu strony, przy wpisywaniu strony. Pytanie jest takie, czy BNP Paribas jeszcze jakoś pomaga albo daje coś od siebie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo klientów, albo co byś jeszcze sugerował, że byłoby istotne dla współpracy, dla tego bezpiecznego bankowania? Tak, pomagamy, jak najbardziej pomagamy i dajemy, natomiast tutaj chciałbym zacząć od tego, od dwóch słów na temat oprogramowania antywirusowego, które zapewne wszyscy znamy. I pewnie większość z nas jakieś oprogramowanie antywirusowe ma, w każdym razie mam nadzieję, że ma. I teraz, jeżeli chodzi o oprogramowanie antywirusowe, to obecnie jest jedna dobra wiadomość, jedna zła. Dobra jest taka, że od już ponad roku nie jest to główny sposób działania przestępców. Powiem za chwilkę przy kolejnym slajdzie, w jaki sposób obecnie najczęściej działają przestępcy, rozwijając myśl Piotrka również. Natomiast miejmy cały czas na uwadze, że typowe programy antywirusowe nie są w stanie i nie będą w stanie wykrywać wszystkich zagrożeń, wszystkich wirusów, a zwłaszcza tych zagrożeń, które są przygotowywane przez przestępców, przez oszustów pod bankowości internetowe. I nawet pod konkretny bank. Nawet pod konkretny bank, dokładnie. Zawsze jest tutaj pewnego rodzaju takie opóźnienie, które daje, powiedzmy sobie, ten jeden krok do przodu dla przestępców, zanim to oprogramowanie antywirusowe będzie w stanie ochronić przed zagrożeniem. I tutaj z pomocą przychodzimy razem z firmą IBM, oferując również bezpłatnie rozwiązanie IBM Trust Ear Report. I to jest rozwiązanie w postaci klienta, którego instalujemy na komputerze. I to jest oprogramowanie, którego zadaniem jest właśnie wykrywanie i alertowanie i zatrzymywanie zagrożeń, też w postaci oczywiście między innymi różnego rodzaju wirusów, czy tak jak powiedziałeś Maćku, malware'u, mówiąc ogólniej, natomiast dedykowanego pod bankowość internetową, pod bankowości internetowe. I także zachęcamy do tego, żeby się z tym zapoznać na naszej stronie internetowej, mamy więcej informacji. Dodam jeszcze, że mamy wiele przykładów, że Trust Ear Report jest bardzo skutecznym narzędziem i wykrywa próby ataku różne. Nawet w jednym przypadku mieliśmy taką sytuację, że wykrył działanie malware'a na stacji roboczej u jednego klienta, a u drugiego, u tego samego klienta na innej stacji roboczej, klient nie zainstalował sobie tej aplikacji, no i skończyło się niezbyt przyjemnie. Dodam jeszcze, że każdy, kto się loguje do Go Online Business, raz chyba na 3 albo na 5 logowań dostaje taki pop-up screen, czyli takie przypomnienie, że może bezpłatnie pobrać i zainstalować tę aplikację po to, żebyśmy byli jeszcze bardziej bezpieczni my, a przede wszystkim nasi klienci. Tak, dokładnie. A oprócz tego, oprócz IBM Trust Ear Raporta, mam jeszcze takie rozwiązanie Go Connect Business. No właśnie. Go Connect Business to może ja powiem dwa słowa. Jakiś czas temu wprowadziliśmy rozwiązanie, które polega na tym, że nasze serwery bankowe łączą się bezpośrednio z serwerami klientów. Używamy do tego protokołu komunikacji webserwisowego i działa to w ten sposób, że klient używa systemu finansowo-księgowego, zwanego również systemem ERP,
różnych producentów i działa tak, jakby był połączony z bankiem, czyli w tym systemie przygotowuje płatności, w tym systemie otrzymuje wyciągi, w tym systemie również autoryzuje płatności. Na samym początku, jak wprowadzaliśmy to rozwiązanie, to było rozwiązanie skierowane dla największych firm, no bo to już jest taka jakaś poważna technologia, łączenie się serwerów, integracja, strasznie wyglądało to poważnie, co oznaczało prawdopodobnie również, że drogo. A ostatnio, co zrobiliśmy jako bank, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą tego typu software'u, tego typu rozwiązań systemów finansowo-księgowych na rynku polskim i zidentyfikowaliśmy 7 największych dostawców, którzy oferują 12 różnych systemów i po prostu się do nich udaliśmy i zapytaliśmy, czy nie chcieliby się z nami zintegrować. Wszyscy potwierdzili i w tej chwili mamy taką sytuację, że około 85% bo 90% od dostępnego na rynku oprogramowania klasy FK, mówiąc bardzo potocznie, czyli systemów klasy RP, jest pre-zintegrowanym z naszym bankiem, co oznacza, że jeżeli klient używa jednego z tych systemów, może praktycznie w ciągu kilku minut zintegrować się z naszym bankiem i od tego momentu używać jeszcze bardziej bezpiecznego połączenia, bo już pomijamy w tym momencie logowania się, pomijamy również na przykład import plików. To już od strony klienta możemy sobie wyobrazić, czy ktoś wygenerował plik płatności do wysłania i ten plik został zapisany na dysku, a potem został gdzieś wciągnięty, czyli zaimportowany do naszej aplikacji Go Online Business. Natomiast gdzieś po drodze nastąpiło podmienienie numeru rachunku z rachunku prawdziwego beneficjenta na rachunek przestępców, no i taka sytuacja jest prawie nie do wykrycia. Natomiast jeżeli mamy Go Connect Business, to ta operacja w ogóle nie ma miejsca i bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego płatności są wysyłane do naszego banku, a jeszcze dodatkowo dodam, że działa ten Go Connect Business bardzo fajnie współpracuje z naszymi dwoma pozostałymi kanałami komunikacyjnymi, czyli z naszym ekosystemem bankowości elektronicznej, czyli z aplikacją mobilną pod nazwą Go Mobile Business, no i z aplikacją webową, czyli Go Online Business, to znaczy, że jeżeli jedna osoba przygotowuje płatność w Go Connect Business, czyli w systemie EP, druga osoba może podpisać tę płatność na aplikacji mobilnej, a trzecia osoba, albo ta druga w podpisie, a trzecia przy przygotowaniu może podpisać na aplikacji webowej. Do tego rozwiązania też super zachęcamy i nie wiem, czy nie jesteśmy jednym z niewielu banków, jeżeli nawet nie jedynym, który w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oferuje tego typu rozwiązanie, które kiedyś było oferowane największym korporacjom, a teraz zeszło pod strzechy. No dobrze, co jeszcze możemy opowiedzieć, co jeszcze bank robi, żeby pomagać, zwłaszcza w takiej sytuacji, że często klienci korporacyjni albo klienci z małych, tak zwane małe lub średnie przedsiębiorstwa są jednocześnie, osoby, które tam pracują, są jednocześnie naszymi klientami detalicznymi, czyli naszymi klientami bankowości detalicznej, tak się nazywa. Tak, w naszej bankowości detalicznej wdrożyliśmy w tym roku rozwiązanie analizy behawioralnej, czy biometrii behawioralnej. Strasznie poważnie to brzmi, a możesz wyjaśnić? To jest rozwiązanie, to jest bardzo proste rozwiązanie, znaczy bardzo proste rozwiązanie i bardzo skuteczne też. To jest rozwiązanie o nazwie Digital Fingerprints. To wyjaśniłeś teraz. Rozwiązanie, które tworzy nasz profil w oparciu o sposób, w jaki korzystamy z klawiatury oraz myszy podczas korzystania z bankowości internetowej. I ten sposób korzystania mam tu na myśli, jeżeli chodzi o klawiaturę, to są między innymi takie informacje jak odstępy liczone w czasie pomiędzy wciskanymi klawiszami, a jeżeli chodzi na przykład o mysz, to są chociażby prędkość, czy średnia prędkość, z jaką i kierunki, w którą tym kursorem ruszamy. Brzmi kosmicznie. Ale na przykład jak często czyszczę klawiaturę, to nie ma akurat znaczenia. To akurat nie ma znaczenia. Natomiast między innymi w oparciu o takie dane tworzony jest profil klienta i wystarczy już 8. Nawet mniej czasem, natomiast w zależności od tego, jak intensywnie korzystamy z bankowości. Natomiast po kilku logowaniach do bankowości taki profil jest gotowy i jest w stanie zaalertować
zespoły bezpieczeństwa po stronie banku, jeżeli do bankowości wykryte zostanie logowanie kogoś o innym profilu, niezgodnym z tym zbudowanym. I już dzisiaj każdy, kto ma dostęp do naszej bankowości detalicznej Go Online, może sobie bezpłatnie również takie rozwiązanie włączyć z poziomu ustawień profilu i tam to się nazywa analiza behawioralna. I też bezpłatnie. Tak, jak najbardziej. Natomiast co do zasady, to jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące tego rozwiązania, to powie nasz więcej powie nasz następny gość, ponieważ my nie jesteśmy jedynym bankiem, jednym z pierwszych, natomiast nie jesteśmy jedynym bankiem, który z tego rozwiązania korzysta. Adam, mnie przekonałeś, chcę się przyznać, że nie używałem tego rozwiązania, to jeszcze nie za bardzo wiedziałem, że tak istnieje, ale teraz przy najbliższym logowaniu się, bo też jestem klientem BNP Paribas, natychmiast z niego skorzystam, chociażby po to, żeby poznać, jak zaawansowani jesteśmy. Polecam. No dobra, jeszcze mamy jeden punkt, jedno pytanie mam do Ciebie. Mhm. Czy byś mógł opowiedzieć dwa słowa, jak działają przestępcy? To pewnie w takim stereotypie każdy wyobraża sobie, że to jest haker, czyli taki młody chłopak w kapturze. Natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Rzeczywistość moim zdaniem wygląda w ten sposób, że przede wszystkim ataki przestępców opierają się o SMS-y, a nie o maile, nie o oprogramowanie złośliwe. Taka sytuacja trwa już od kilkunastu miesięcy. Nawet pod koniec zeszłego miesiąca była taka informacja w mediach, że zatrzymano bodajże w Katowicach dwóch przestępców, którzy rozsyłali SMS-y z prośbą o dopłatę do rachunku za energię elektryczną. No to chyba każdy dostał takiego SMS-a, ja też. Według tych informacji, które w tych wiadomościach były przekazane, oni w ciągu dwóch tygodni wysłali ponad milion takich SMS-ów. Czyli żeby wysłać milion SMS-ów, po pierwsze nie jest to za darmo, co znaczy, że to nie jest dwóch kolegów, którzy się spotkali na kawie i mówią, chodź zrobimy atak, tylko tak. To są zorganizowane grupy przestępcze, które dysponują i środkami, i ludźmi, i logistyką, tak. I wiedzą technologiczną przy okazji. Tak. Ale to nie jest tak, że to jest tylko haker, tak, który coś robi, tylko to jest cała dość skomplikowana, nie to już operacja, to organizacja, która działa jak normalnie dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Tak, zdecydowanie. Natomiast za tymi atakami zaplecze techniczne jak najbardziej jest duże, chociażby w postaci stron phishingowych, o których też Piotrek zresztą wspominał. Czyli mają też jakichś informatyków tam w grupie. Tak, tak, na pewno. Tych stron powstaje bardzo dużo. Natomiast z punktu widzenia klienta te ataki nie są atakami technicznymi, to są ataki, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, to są ataki socjotechniczne, to znaczy dostajemy SMS-a z prośbą o dopłatę za właśnie wspomnianą energię elektryczną, dostajemy SMS-a z prośbą o dopłatę do paczki. Kiedy zaczynała się pandemia, były kampanie SMS-owe z prośbą o dopłatę za dezynfekcję paczki, więc to po prostu zmieniało się scenariusze, natomiast jakby kanał jest ten sam. Natomiast jeszcze takim scenariuszem też wykorzystującym docelowo SMS-a, może bardziej komunikatory internetowe, jest metoda ataku wykorzystująca platformy zakupowe. I z punktu widzenia klienta działa to w ten sposób. Sprzedajemy jakiś przedmiot w internecie, kontaktuje się z nami oszust, twierdząc, że jest... Albo oszustka, bo ja ze mną się skontaktowała oszustka, przynajmniej po zdjęciu wyglądało, że to oszustka jest. Tak, natomiast oszuści, ponieważ platformy zakupowe są świadome skali tego typu oszustw i w komunikatorach wewnętrznych, w samych aplikacjach zakupowych nie umożliwiają dzielenia się linkami, natomiast z punktu widzenia klienta raz jeszcze, w kontekście zakupu danego przedmiotu kontaktuje się, bo ona w ogłoszeniu podajemy numer telefonu do kontaktu, prawda? Mhm, tak. Więc w oparciu o ten numer telefonu kontaktuje się z nami poprzez komunikator zewnętrzny,
komunikuje się z nami oszust lub oszustka, twierdząc, że jest zainteresowana takim przedmiotem i na tej platformie wysyła nam linki do płatności za paczkę. Dlaczego my mamy płacić, skoro my sprzedajemy? Właśnie, to jest coś, co mnie zawsze fascynuje. Dostaję informację i trzeba podać numer karty na przykład swojej albo numer, albo logowania się do systemu. I nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zastanowić się, przecież to ja sprzedaję i to ja powinien coś pieniądze, a nie odwrotnie. Tak, ale wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie takiej próby skutecznej, jak się okazuje, wpływania na nasze emocje, dlatego że w momencie, kiedy chcemy coś sprzedać i kontaktuje się z nami osoba, która chce to kupić, no to tak naprawdę jest to nam na rękę i powiedziałbym, że jeżeli bylibyśmy wobec takiej osoby jakoś bardzo podejrzliwi, czy wręcz niemili, no to w rezultacie możemy się liczyć z tym, że ona się rozmyśli i będzie musieli dalej próbować ten przedmiot sprzedać. Tak, to niestety działa. Tak, dokładnie. Natomiast... ja próbowałem sprzedać starą kamerę wideo i jak ktoś się zainteresował nią, no to po prostu byłem zachwycony. Mówię, no to rewelacja teraz. Teraz wreszcie sprzedam, a już tak długo wisi, nikt nie był zainteresowany, no to po prostu trzeba trzymać takiego człowieka i tylko nie wypuszczać go z rąk. Dokładnie. I jeżeli jest to oszust, to, no to kończy się to po prostu tym, że dostajemy link do płatności. Narracja tutaj zazwyczaj jest taka, że oszust czy oszustka godzi się na cenę zaproponowaną przez nas, natomiast tylko prosi o opłacenie kosztów przesyłki. I tu pojawia się link na przykład do nadania paczki, natomiast żeby taką paczkę nadać, albo jesteśmy proszeni o informacje, które, tak jak powiedziałeś Maćku, albo informacje na temat karty kredytowej, albo o dane dostępowe do bankowości internetowej lub inne dane, które jak na przykład nazwisko panieńskiej matki, przy sprzedaży czegoś w internecie, po to, żeby przestępcy mając te informacje byli w stanie aktywować aplikację mobilną na swoim urządzeniu. No dobrze, to może spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań, które widzimy. Czy jeszcze chcesz podsumować ten slajd tutaj z apelem? Ja bym na koniec podsumował, że staramy się także budujemy w banku BNP Paribas świadomość klientów i wszystkich osób, które mają dostęp do internetu, mówiąc ogólnie, poprzez przede wszystkim artykuły i ostrzeżenia na naszej stronie internetowej bnpparibas.pl/bezpieczeństwo. Tam także publikujemy komunikaty i ostrzeżenia czy to KNF-u, czy Związku Banków Polskich. O bezpieczeństwie piszemy także na blogu, też link, adres Państwo widzicie. Jesteśmy również obecni w social media, chociażby na Facebooku, na Twitterze, tam też kampanie i informacje i ostrzeżenia z obszaru bezpieczeństwa publikujemy i na LinkedInie jak najbardziej też, tak więc zachęcamy do śledzenia. Nam naprawdę zależy jako bankowi, żeby nasi klienci byli bezpieczni i robimy wszystko, co się da, na przykład takim przykładem dzisiejszy webinar. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań, które widzimy. Czy jeśli ktoś używa platformy mobilnej, na którą aplikacja bankowa nie istnieje, na przykład co jeśli ktoś używa, jeżeli na którą aplikacja bankowa nie istnieje, na przykład Sailfish OS? Fish to mi się z phishingiem kojarzy, ale prawdopodobnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ja nie wiedziałem, że istnieje taka platforma, więc to wtedy nic nie możemy poradzić. My wspieramy, jeżeli chodzi o aplikację mobilną, wspieramy dwie najpopularniejsze platformy, czyli Android oraz iOS. I tam staramy się, żeby te aplikacje były najlepsze, tak, bezpieczne, wygodne i w to inwestujemy. No, to tyle. SMS i tokeny nie chronią przed phishingiem. Najlepszą ochroną jest klucz zabezpieczający typu YubiKey. Nie wiem, co jest YubiKey, może ty wiesz. Czy BNP wspiera taki typ uwierzytelniania? Ja skomentuję pierwszą część. Faktycznie potwierdzamy, że SMS i tokeny są formą bezpieczną, ale nie najlepszą i najwygodniejszą, więc dlatego polecaliśmy token mobilny. Natomiast Adam, pomóż, jeżeli chodzi o resztę. Jeżeli chodzi o klucz YubiKey, to jako bank dla klientów tego typu klucza nie wspieramy. Natomiast w kontekście tokenów mobilnych, jak i SMS-ów, zawsze zakładając o tym też, o czym wspominałem, zakładając, że będziemy się kierować zasadami bezpieczeństwa i będąc ostrożnymi
to moim zdaniem jesteśmy w stanie się przed phishingiem zabezpieczyć. Może jeszcze jedno pytanie? Poprosimy o wyświetlenie pytania. Jak najlepiej rozpoznać i uchronić się przed atakiem SIM-swap? Czy ten atak dalej jest problemem? To jest szczególny rodzaj ataku, polegający na tym, gdzie przestępcy... Trochę więcej muszą zainwestować czasu, logistyki. Czasu i logistyki, prawda? Tak, ponieważ to jest atak, który polega na tym, że w oparciu o wyrobioną u operatora komórkowego kopię karty SIM, próbują dokonywać oszustw i nieautoryzowanych operacji w imieniu klienta. A i tutaj jednym z takich sygnałów, że coś może się dziać niedobrego z naszym telefonem, z naszą kartą SIM, może tak to ujmę, jest przede wszystkim to, że nasz telefon przestaje działać, w sensie nie ma zasięgu, nie ma dostępu do sieci, ponieważ jeżeli są wygenerowane dla tego samego numeru dwie karty SIM, to do sieci może być zalogowana tylko jedna w danej chwili, więc w momencie, kiedy przestępcą nawet, tak jak powiedziałeś Maćku, w oparciu o te dane wszystkie, które muszą wcześniej pobrać i pozyskać w celu uzyskania takiej kopii karty SIM, w momencie, kiedy oni taką kartą zalogują się do sieci, to z naszego punktu widzenia w naszym telefonie tej sieci po prostu nie ma. Może jeszcze jakieś dwa? Bo tutaj widzę takie dość... Przelewy na telefon, na numer telefonu. Przecież może być tak, że ktoś nam ukradnie telefon w tym czasie, a ktoś inny zrobi nam przelew. Ja myślę, że to jest trochę nie tak, bo to jest potoczne rozumienie słowa przelew na telefon. Przelew na telefon polega na tym, że identyfikujemy osobę i potem identyfikujemy, gdzie ta osoba ma rachunek, a przelew fizycznie odbywa się oczywiście na numer rachunku. W związku z tym sam kradzież numeru telefonu, przynajmniej jeżeli ktoś ukradnie telefon, a potem zmieni sobie wszystko, no to oczywiście tak. Natomiast tak. Jeżeli to jest krótki okres czasu, że przelew zostanie wykonany po identyfikacji na telefon, ale przelew pójdzie i zostanie wysłana na prawidłowy numer rachunku, no to oczywiście taka sytuacja jest zupełnie okej. Okay. Tak, a jeżeli tu chodzi o numery, o przelewy blikiem na telefon, no to każdy, to znaczy to działa w ten sposób, że numer telefonu jest powiązany z konkretnym jednym numerem rachunku. Tak jest, a sam numer telefonu służy tylko do identyfikacji, a nie jest to fizycznie przelew na telefon. Może ostatnie? Czy płatność za na przykład wycieczkę online z przekierowaniem do naszego banku jest bezpieczna? To samo operator ON. W Polsce mamy taką sytuację, że płatności w internecie obsługiwane są przez niezależnych, w rozumieniu banków, operatorów, którzy agregują i współpracują ze wszystkimi bankami i akceptują różne formy autoryzacji, na przykład te właśnie wymienione przelew, tak zwane pay by linki, czyli link, gdzie następuje logowanie do banku, albo kartę kredytową, albo inną kartę płatniczą, albo blika, można też używać takich operatorów. Czy logowanie się w takim bezpiecznym, czy logowanie u takiego bezpiecznego operatora, którego identyfikujemy, którego znamy, w Polsce jest ich raptem kilku, więc z tym można się ich nauczyć, to potem już sam cały proces logowania jest oczywiście bezpieczny. Mamy nadzieję tylko, że nie korzystamy z jakiejś fałszywej strony, bo wtedy oczywiście wszystkie te zagrożenia są. Ja myślę, że to jest kluczowa kwestia, bo ja bym odpowiedział w ten sposób, że płatności na przykład za wycieczkę online z przekierowaniem do naszego banku czy operator E.ON, tak, jest bezpieczne pod warunkiem, że takiej płatności właśnie chcemy dokonać, a nie dostajemy informacje z zewnątrz, na przykład właśnie w postaci SMS-a, że wymagana jest dopłata. Tak więc ja bym tutaj się odwołał do tych zasad, o których mówiłem na początku przy logowaniu. Sprawdzajmy, na jakiej stronie jesteśmy i miejmy świadomość, że przestępcy wykorzystują skalę, to znaczy mam tu na myśli to, że jeżeli teraz byśmy zapytali naszych widzów, kto czeka dzisiaj na paczkę, to podejrzewam, że znalazłoby się kilka osób, które na taką paczkę czekają i jeżeli by do takich, nawet do wszystkich naszych widzów przekazać informację właśnie SMS-owo, że twoja paczka wymaga dopłaty i link, to
no to w ten sposób właśnie przestępcy docierają do swoich ofiar, wykorzystując tego typu sytuacje. Adam, będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że trochę pomogliśmy, trochę przekonaliśmy, trochę sprzedaliśmy, namówiliśmy na token mobilny, namówiliśmy na GoConnect Business. Mamy nadzieję, że Państwo zapamiętają kilka z tych porad, a najlepiej wszystkie, żeby być w sieci bezpiecznym i żeby podczas bankowania czuć się naprawdę komfortowo i tak jak powiedziałem, bezpiecznie. My naszą część kończymy, a za chwilę zapraszamy Krzysztofa Raczyńskiego z Digital Fingerprint, który powie o już wspomnianej wcześniej biometrii behawioralnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, nazywam się Alina Zając, jestem kierownikiem zespołu do spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji i analiz ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. Było już o bezpiecznej bankowości, bezpiecznym bankowaniu, o różnego rodzaju atakach, o różnego rodzaju zagrożeniach, a ja bym chciała trochę powiedzieć o bezpiecznej pracy zdalnej. Od ponad 2 lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pracujemy zdalnie. Pomieszało nam się życie prywatne z życiem zawodowym. Dostaliśmy możliwość zarządzania swoim czasem, swoimi zasobami, swoim komputerem i pracy w niestandardowym, zabezpieczonym odpowiednio środowisku, tylko w takim, w którym na co dzień funkcjonujemy. Kiedyś pracowaliśmy zdalnie sporadycznie. Zdarzało nam się pracować zdalnie 1, góra 2 dni w tygodniu. Mówiło się o wydłużonym weekendzie, bo praca zdalna to było już takie, najczęściej brało się w piątki, żeby było wygodniej, żeby było przedłużenie weekendu, żeby było nam fajniej funkcjonować w takim rozluźniającym otoczeniu. A obecnie pracujemy zdalnie praktycznie codziennie. I na co zwrócić należy uwagę, pracując z domu? Mam takie wrażenie, że nie do końca byliśmy przygotowani na to, żeby móc w tak intensywnie i w takim zakresie pracować zdalnie. Oczywiście wszystkie zagrożenia, które wynikają z tego, że pracujemy zdalnie dla naszej psychiki, naszego odizolowania, naszego funkcjonowania i samej dyscypliny, którą musimy sobie narzucić, to są tematy, którym zajmują się inne osoby. Natomiast ja staram się określić, co należy chronić pracując zdalnie, na co zwracać uwagę i w jaki sposób funkcjonować w warunkach domowych, kiedy mamy wokół domowników osoby, które niekoniecznie są upoważnione do tego, by mieć dostęp do pewnych informacji. Odniosę się tutaj w tym wypadku do informacji i zasobów banku. Co ważne, mamy tajemnicę bankową, mamy dane osobowe, przetwarzamy dane klienckie, przetwarzamy dane poufne w banku, tajne w banku, które są związane ze strategią banku. I na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na to, że te wszystkie informacje powinny mieć zapewniony odpowiedni poziom poufności, integralności, dostępności i rozliczalności. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko to, że powinniśmy zapewnić, że osoby nieuprawnione nie powinny mieć dostępu do tych danych. Powinniśmy mieć pewność, że nikt nie będzie ingerował w ich integralność, czyli będą te dane nienaruszalne. Dostępność danych, no to zwykle dba o to już ktoś inny u nas w banku. No i dane rozliczalne, czyli dane, które, czy informacje, które jesteśmy w stanie zweryfikować i powiedzieć, że kto jest ich na przykład autorem. Chyba jakiś jeden slajd nam uciekł, ale to nic. Jak przerzucam to, co należy chronić w pracy zdalnej i już się... Dobrze, powiedzmy,
we wcześniejszych prezentacjach koledzy mówili o różnego rodzaju zagrożeniach. Mówili to w kontekście konkretnych przykładów. Ja tutaj je zebrałam na jednym slajdzie, żeby było wiadomo, o jakich zagrożeniach mówimy. Mówimy o wycieku danych za pomocą złośliwego oprogramowania, jakim jest malware. O malwareze było sporo. Było, w jaki sposób może być wykorzystany. Faktycznie bardzo istotne jest to, że to my możemy być źródłem zagrożenia dla organizacji, w której pracujemy, dla której wykonujemy pracę zdalną. Wyłudzenie danych uwierzytelniających za pomocą phishingu, i tutaj parę słów powiem jeszcze o tym więcej, natomiast koledzy mówili, że to jest najpowszechniejsza forma ataków, która występuje. Ogólne kampanie ransomware'owe, które doprowadzają do zaszyfrowania danych, które posiadamy u siebie na zasobach, a te informacje właśnie musimy w odpowiedni sposób chronić. Ataki DDoS, możemy całkiem nieświadomie wziąć udział w ataku DDoSowym. W przypadku wojny na Ukrainie znana grupa hakerska zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy, ale pojawiły się w związku z tym ataki. Ataki polegały na tym, że dostawaliśmy maila, w którym proszono, czyli za pośrednictwem phishingu, dostawaliśmy linka i proszono nas o udział w ataku i zagrożenie dla Rosji w ten sposób, że nasz komputer zostanie wykorzystany do zablokowania możliwości realizacji czy to transakcji, czy w ogóle usług internetowych po stronie Rosji. Po pierwsze, nie wiemy, czy na pewno to ta grupa się do nas o to zwróciła. Po drugie, wykorzystanie naszych zasobów do takich celów może też zaszkodzić naszej pracy. W związku z tym powinniśmy bardzo szczególnie zwracać uwagę na tego typu zagrożenia, bo nie wiemy, kto po drugiej stronie siedzi i czy na pewno ma dobre intencje i czy na pewno w dobrym celu chce wykorzystać nasz komputer i czy na pewno jak klikniemy w ten link, to czy zrobimy to coś dobrego, czy wręcz przeciwnie, zaszkodzimy i sobie, i naszej organizacji, dla której pracujemy. Włamania do urządzeń mobilnych, zaawansowane, ukierunkowane ataki, które są skierowane na konkretną organizację i tutaj bardzo jesteśmy mało odporni na ataki na tak zwanego prezesa, czyli na grubą rybę, gdzie jak dostanie prezes maila, rozsyła po organizacji i wtedy z naszego punktu widzenia ten mail już jest uwierzytelniony przez samego prezesa, no bo jak dostajemy do wykonania, no to jak nie kliknąć w takiego maila. Wyciek danych, kradzież za pomocą nośników. Większość organizacji już w tej chwili blokuje możliwość wykorzystania nieautoryzowanych nośników i możliwość zgrywania informacji na takiego typu nośniki. Kradzież danych przez pracowników, co też się zdarza, szczególnie w warunkach domowych, jest to dużo prostsze, ponieważ nikt nam nie siedzi za plecami, nikt nie będzie widział, że dokonujemy zrzutu bazy, że dokonujemy transferu informacji, że robimy zdjęcia danych. No, jesteśmy sami i sami musimy dbać o to, żeby te informacje nie wyciekały. Musimy mieć też duże zaufanie do naszych pracowników. Podsłuchiwanie i ataki, które to, o czym mówili koledzy, czyli podszywanie się przez SMS, przechwytywanie SMS-u, wysyłanie innych, no i błędy w aplikacjach, które wykorzystują naszą wrażliwość na informacje. Te wszystkie ataki właściwie swoje źródło mają w socjotechnice, bo jak się okazuje, najsłabszym ogniwem w całym procesie bezpieczeństwa i zapewniania bezpieczeństwa jest człowiek. No i niestety mamy to do siebie, że jesteśmy ufni. Z jednej strony dobrze, z drugiej niekoniecznie. Czyli ufamy właśnie mailowi od prezesa, ufamy, że ktoś nie chce nas oszukać, robiąc zakupy albo sprzedając, że ktoś nie chce wyłudzić naszych danych. Ufamy, że transakcje, które wykonujemy, wykonujemy na właściwej stronie internetowej. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że potrafimy sobie dopowiedzieć, że właściwy jest adres strony internetowej. Było kiedyś też takie ćwiczenie, że była podana pierwsza i ostatnia litera prawidłowo, pozostałe były zmiksowane. No i właściwie każdy z nas potrafił przeczytać, co było tam napisane. Czyli nasz mózg podpowiada nam odpowiedzi, a my po prostu je bierzemy za prawdziwe. Co ciekawe, że bardzo powszechne było i w telewizjach duże kampanie na temat kampanii tych ataków na wnuczka. To były ataki konwencjonalne, wykorzystując starsze osoby, ktoś się zgłaszał, mówił, że potrzebuje pieniędzy.
te ataki były obarczone dużym ryzykiem złapania, a potem no, w porównaniu do ataków, które są wykonywane w cyberprzestrzeni, były to ataki mało zyskowne. No bo ten złodziej musiał przyjść osobiście, musiał w jakiś sposób odebrać pieniądze. I o tych atakach się dużo mówi, o takich zabezpieczeniach, które powinniśmy stosować, policja wywiesza ogłoszenia. Natomiast przy atakach, które są wykonywane przy pomocy phishingu, które ma swój początek w phishingu, gdzie otrzymujemy w pakiecie malware'a, ransomware'a, mówi się niewiele, natomiast ryzyko jest nieporównywalnie mniejsze i zyski nieporównywalnie większe. W związku z tym ulubiona broń hakerów, socjotechnika, działa jak najbardziej w praktyce. Szacuje się, że zyski z takiej inwestycji, tak jak już koledzy wspomnieli, to są zorganizowane grupy przestępcze, no to jest ponad 1000% do zainwestowanych środków i ryzyko złapania jest nieporównywalnie mniejsze niż przy takim standardowym ataku na wnuczka, czy policjanta, czy według jakiegokolwiek innego scenariusza. Dlaczego na to zwrócić uwagę? Bo przede wszystkim mówimy o tym, że jak pracujemy zdalnie, to powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo informacji, które przetwarzamy, bo przetwarzamy dane klientów, dane osobowe, dane transakcyjne, dane objęte tajemnicą bankową, jesteśmy za to odpowiedzialni. Mówię tutaj o pracownikach banku, ale w każdej organizacji różni pracownicy przetwarzają różne informacje, pracując zdalnie, pracując w warunkach domowych. Na co należy zwrócić uwagę? Jeżeli nie mamy pewności, że ktoś nie może podsłuchiwać, należy zamknąć okna. Nie prezentujemy danych domownikom, czyli zwracamy uwagę na to, że osoby postronne nie powinny się kręcić, że nie powinny mieć dostępu do takich informacji. Był taki swego czasu przykład pracownika call center, który rozmawiał z klientem i rodzina mocno dopytywała się o różne rzeczy. Nawet przed domownikami mamy obowiązek chronić informacje, które nasza firma nam udostępniła do przetwarzania. Nie powinniśmy używać prywatnych narzędzi do wymiany komunikacji, czyli nie korzystamy z telefonu prywatnego komórkowego i do tego WhatsAppa czy innego komunikatora i nie wysyłamy informacji, które są dla organizacji ważne w ten sposób. Jeśli nie jest to konieczne, nie drukujemy niczego. Akurat u nas w organizacji możliwość wydruku w warunkach domowych jest zabroniona poza określonymi przypadkami, ale też wtedy dostarczamy właściwe urządzenia. W związku z tym, co do zasady, wydruków w domach nie możemy wykonywać. Ale co za tym idzie, żadnych dokumentów firmowych nie powinniśmy wysyłać na prywatny adres mailowy w celu ich wydrukowania. Każdorazowo, kiedy odchodzimy od komputera, powinniśmy albo włączyć wygaszacz, a jeżeli kończymy pracę, powinniśmy się wylogowywać z systemów. Co ważne, jeżeli nasze zasoby, nasze sprzęty pozwalają na to, powinniśmy używać filtra prywatyzującego. Pamiętajmy też, że tematy służbowe rozmów są poufne i nasze zwierzę, nasz kot, pies może również nam nabroić poprzez kliknięcie, nawet właśnie przez przypadek, nawet w linka, który nam zaoferuje właśnie cośliwe oprogramowanie. To już skrajny przypadek, ale takie przypadki się zdarzają. W związku z tym też starajmy się nie dopuszczać naszych zwierząt do naszego sprzętu i dbajmy o to, żeby był niedostępny. I najważniejsza zasada, nie mieszamy życia prywatnego z życiem służbowym, czyli nie korzystamy ze sprzętu służbowego do celów prywatnych i ze sprzętu prywatnego do celów służbowych. Jak to będziemy potrafili rozdzielić, to ryzyko, że i tu będziemy mieli problem, jest znacznie mniejsze. A w przypadku, kiedy zauważymy, szczególnie jeżeli chodzi o informacje służbowe, że coś się wydarzyło, że kliknęliśmy jednak w takiego linka, zgłośmy to odpowiednim służbom w bezpieczeństwie lub w IT. Zależy, jak duża jest organizacja i jaką posiada strukturę. Troszeczkę o phishingu. Phishing, o którym już też koledzy dużo mówili, to jest najpowszechniejsza metoda oszustwa internetowego. Bardzo wiele ataków bierze się właśnie z phishingu. Szacuje się, że około 20% phishingu jest skutecznego, czyli tyle osób kliknie. To, co mówili koledzy, że było wysłanych 1 000 000 SMS-ów, to potencjalnie 200 000 osób
takiego SMS-a kliknęło w link, który dostało i starało się dopłacić za tą przesyłkę, czy za dopłacić do rachunku, żeby nie był wyłączony prąd, a potem, dlatego jest tak duża skala wysyłanych tych SMS-ów, żeby też ich skuteczność takiego phishingu była większa. A w dobie pracy zdalnej, w dobie tego, że przebywamy w domu, wyłączenie prądu, gdzie organizacja od nas wymaga po prostu pracy od 8 do 16, no stanowiłoby duże zagrożenie, więc z tego powodu też jesteśmy bardziej narażeni czy bardziej podatni na tego typu ataki, bo wykorzystują one właśnie inżynierię społeczną, czyli te nasze słabości jako człowieka, z których co do zasady powinniśmy być dumni, ale bo jesteśmy przez to bardziej ludzcy, ale w związku z tym przez to słabsi i mniej odporni na ataki. Na co zwrócić uwagę przy takim phishingu, bo mówimy o tym, że jest powszechny, że bardzo dużo dostajemy takich wiadomości, że trudno nam się jest przed nimi zabezpieczyć, że wykorzystują właśnie najbardziej chodliwe tematy, są dostosowane do otoczenia, do tego, co się właśnie aktualnie dzieje. No to właśnie skrócony adres URL, który może ukrywać prawdziwy adres docelowy, na który gdzie jest przekierowana strona, czyli jak dostajemy, zwróćmy uwagę na to, gdzie nas przekierowuje taki ten adres. Linki z budowanymi liczbami to zwykle są złośliwe strony webowe, w związku z tym, jeżeli widzimy, że link, który jest zawarty, na który nas przekierowuje, to nie idzie do strony, która się nazywa na przykład BNP Paribas Bank czy bnpparibas.pl, tylko jest to adres powszechnie znany adres IP, znaczy nie powszechnie, tylko wykorzystany jest do tego adres IP, nie wchodźmy na taką stronę, bo nie mamy pewności, że to jest adres strony bankowej, na którą chcielibyśmy się dostać. Podobnie wyglądający link, zwykle podmieniona jest tylko pojedyncza litera użytkownika i tutaj właśnie ten nasz oszustwo, które nam prezentuje nasz mózg, czyli domyślamy się, starajmy się dokładnie czytać nazwy, które są w linkach, żeby zobaczyć, czy nie ma tam właśnie jakiejś literówki, która przekierowuje nas na niewłaściwą stronę, na którą nie chcielibyśmy się dostać i nie chcielibyśmy ułatwić hakerom działania. Wstawianie myślników, znaków specjalnych często jest też wykorzystywane przez cyberprzestępców do tworzenia właśnie złośliwych linków. One są bardzo podobne wtedy do linków, które prezentują instytucje finansowe czy banki, a w ten sposób jesteśmy oszukiwani. Mam tutaj dwa przykłady. Powstała strona kiedyś, paribasgroup.pl. Wydawałoby się, że strona jest jak najbardziej prawidłowa. Miała podobny layout do naszego banku, ale niestety była to strona założona przez hakerów, która wykorzystywała naszych klientów przede wszystkim, którzy byli przyzwyczajeni do pewnego logotypu, do pewnego wyglądu strony i dokonywali inwestycji, bo na tej stronie oferowano usługi finansowe, więc warto sprawdzić, zawsze warto lepiej wejść ze strony bankowej na linki, które są na właściwej stronie bankowej, którą, jak już koledzy powiedzieli, warto dodać do ulubionych, a nie klikać w pierwszą z wyszukiwarki i w ten sposób szukać oferowanych przez bank produktów. No i drugi to mail otrzymany od Microsoft, gdzie jedna litera była zmieniona, bardzo dużo osób. To akurat był phishing, który był przygotowany u nas wewnętrznie. Chcieliśmy sprawdzić czujność naszych pracowników i wysłaliśmy phishing ze strony z adresu Microsoft i sporo osób się zgłosiło na testowanie Office 365, ale proszę zwrócić uwagę, że ani nie ma na słowa Microsoft, ani nie przyszło to z domeny Microsoft, a dużo chętnych mieliśmy. I na to należy zwracać uwagę właśnie otrzymując maile i nawet maile służbowe. Zastanówmy się, czy znamy nadawcę, czy na pewno jest to właściwy adres mailowy, czy te maile są nie przyszły z jakiegoś adresu, który naraziłby nas na straty. A jak już kliknęliśmy, to zgłośmy, o tym należy pamiętać. Żeby się ochronić przed phishingiem, na co należy zwrócić uwagę, co warto zapamiętać? Nigdy nie klikamy na linki z nieznanych źródeł i nie odpowiadamy na maile z nieznanych źródeł. Sprawdzamy dokładnie oferty, które do nas przychodzą, a szczególnie takie, o które nie prosiliśmy, czyli nie szukaliśmy takiej oferty. Jeśli nie wiemy, dlaczego dany mail czy SMS trafił do nas, nie klikamy na linki, nie otwieramy załączników, a przesyłamy do jednostek zajmujących się bezpieczeństwem w celu jego weryfikacji.
No i używajmy silnych haseł i nie powtarzajmy, nie udostępniamy nikomu informacji. Jeżeli mamy silne hasło, to nie to samo i takie samo do wszystkich serwisów, z których korzystamy, tylko do każdego inne. Tutaj chciałoby się powiedzieć o zasadach tworzenia silnego hasła, żeby go nie zapomnieć. Nawet można wybrać sobie jakieś zdanie z ulubionej książki. Pierwsze litery pozamieniać O na zero, A na at i jak sobie utworzymy takie reguły, to można do każdego serwisu różne zdania, różne silne hasła utworzyć. Czy nasza sieć domowa jest bezpieczna? Co ważne, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że do naszej sieci domowej nie łączy się tylko nasz komputer, nie łączy się telewizor, ale potrafi się łączyć też mikrofalówka, lodówka i parę innych urządzeń i chcielibyśmy i nie mamy pewności, co te urządzenia, jakiego rodzaju informacje zbierają. Nam się może wydawać, że mikrofalówka niekoniecznie może wysyłać dla nas informacje wrażliwe, no bo niby skąd i jak, ale sama informacja o tym, w jakich godzinach korzystamy z pewnych urządzeń, już może być dla hakerów podpowiedzią, w jakich godzinach najczęściej będziemy zalogowani do sieci i w jaki sposób i najczęściej najwięcej czasu pracujemy, albo w jaki sposób, kiedy można przejąć kontrolę nad naszym komputerem i szczególnie kiedy zostawiamy go bez nadzoru, zalogowany, to co już też wcześniej koledzy mówili, na przykład wykorzystanie tokenu, który jest aktywny i może spowodować nam duże straty na koncie, jego wykorzystanie, podczas kiedy my sobie spokojnie korzystamy z mikrofalówki. Regularnie sprawdzajmy i aktualizujmy oprogramowanie na urządzeniach sieciowych i co jest bardzo istotne, powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na to, że nasze urządzenia sieciowe otrzymujemy od firmy i one też powinny być aktualizowane, powinny być sprawdzane, czy nie mają podatności, czy są jakieś łatki, patche, które można by było zainstalować, które należałoby zainstalować i robić to regularnie. Podłączając się do domowego Wi-Fi, pamiętajmy, że hasło, które dostajemy standardowe, powinniśmy zmienić i powinno być one silne, żeby postronne osoby nie mogły się logować do naszej sieci i współdziałać na naszych urządzeniach. I to co ważne, jeżeli mamy urządzenia sieciowe w warunkach domowych, to warto zastosować różne hasła na różnych urządzeniach. No i tak zastanawiając się, jakie jest 5 zasad bezpiecznej pracy zdalnej, to przyszło mi do głowy i wypisałam sobie, że jest to zamykaj i zabezpieczaj wszelkie urządzenia, na których wykonujesz pracę. Aktualizuj oprogramowanie, czyli jeżeli dostajemy powiadomienie z naszej organizacji, że jest dostępna aktualizacja, to nie ignorujmy, tylko starajmy się jak najszybciej taką aktualizację zainstalować. Sprawdzajmy podejrzane wiadomości, weryfikujmy, czy jest kto jest nadawcą, czy znamy tą osobę. Nie klikajmy, jeżeli nie musimy w linki, a jeżeli mamy wątpliwości, to sprawdźmy. Stosujmy silne hasła dwuskładnikowe, jeżeli jest to możliwe, uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem. No i co najważniejsze, jeżeli nasza organizacja mówi nam, jak powinniśmy bezpiecznie pracować zdalnie, to nie lekceważmy tych zasad. To by było na tyle z mojej strony o bezpiecznej pracy zdalnej. Czy są jakieś pytania? Czy modele behawioralne są wykorzystywane poza naszym systemem? Koledzy mówili, że jeżeli chodzi o bankowość, to udostępniany jest ten model klientom i wiele banków już łączy się do tego modelu i w związku z tym, tak jak było mówione, będzie możliwość powiadamiania wielu banków, jeżeli taka możliwość będzie, natomiast nie jest to udostępniane do prywatnego użytkowania tylko i wyłącznie przez klientów. To musiałby klient sobie sam zapewnić. To dziękujemy bardzo. Brak pytań. Zapraszam teraz kolegę z Sekwensu, który wprowadzi nas w kolejny temat.
Dzień dobry. Ja przez najbliższe kilkanaście minut będę mówił o naszej tożsamości w sieci, o jej bezpieczeństwie, zagrożeniach, z jakimi możemy się spotkać i o sposobach ochrony. Nazywam się Krzysztof Guść, reprezentuję firmę Sequence. Dlaczego ochrona naszej tożsamości jest taka ważna? Dlatego, że według różnych raportów ponad 80% włamań zaczyna się od przejęcia konta. Dzisiaj praktycznie wszystkie omawiane przykłady zamykały się w tym obszarze. Te pozostałe 20% są bardzo wysublimowane metody włamań, na przykład wykorzystanie błędu w oprogramowaniu, wykorzystanie błędu ludzkiego przy konfiguracji czy administrowaniu systemami, czy na przykład zatrudnienie się w firmie albo zdobycie wiedzy jako pracownik wewnętrzny. Ale te 80% wszystko to bazuje na przejęciu naszego konta. Dlatego, że nasze hasło może zostać łatwo podejrzane, podsłuchane, na przykład w niezabezpieczonych sieciach, wykradzione, wyłudzone. To jest taka kradzież, gdzie pomagamy przestępcom zdobyć nasze dane. Może zostać odgadnięte. Pamiętacie Państwo szczęśliwie umierające wszelkie systemy odzyskiwania hasła, gdzie trzeba było podać miasto urodzenia oraz imię pupila. Dzisiaj wystarczy wejść na media społecznościowe i te dane po prostu dostać. Nasze hasło może wreszcie być odszyfrowane. To wymaga co prawda włamania się do systemu, gdzie to hasło jest przechowywane, no ale potem tego typu hasło może być wykorzystane w innych portalach. Jakie mogą być konsekwencje cyberprzestępstwa? Naczelny tytuł naszego webinarium to jest bezpieczeństwo w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Jeśli chodzi o te kwestie prywatne, no to przede wszystkim grozi nam utrata danych bezpośrednio. Przede wszystkim utrata pieniędzy. Bezpośrednio możemy te pieniądze nasze przelać czy dać dostęp do naszej karty kredytowej. Grozi nam żądanie okupu, to się sprowadza dokładnie do tego samego. Grozi nam utrata naszych danych, na przykład zdjęć, filmów, jakie mamy gdzieś na serwisach internetowych. No i wstyd na końcu, bo nie każdy życzy sobie, żeby te jego dane były powszechnie dostępne. Nikt nie chce, żeby jego nazwiskiem, jego kontem podpisywać różne treści umieszczane w sieci. Spotkałem się z przypadkiem takim, że ktoś przejął konto komunikatora i w imieniu użytkownika, pseudo-użytkownika rozesłał różnego typu oferty handlowe do kontaktu w tym komunikatorze. Jeśli chodzi o obszar zawodowy, no to jest oczywiście trudniej, bo po pierwsze grozi nam przestój, czyli no brak działania naszego biznesu, brak przychodu. Grozi nam utrata informacji. Informacje to coś więcej niż tylko dane, bo z tym się wiąże jakaś wartość biznesowa, wartość finansowa. Grozi nam żądanie okupu i według raportów średnio polskie firmy płacą 1,5 miliona złotych okupu za atak ransomware'owy. Grozi nam też kara za ujawnienie danych osobowych. Największa kara dotychczas wystawiona przez RODO to jest 2,8 miliona złotych. Portal internetowy Morele.net musiało zapłacić za włamanie, ujawnienie danych. Oczywiście właściciele tłumaczyli się, że nie oni są winni, to włamywacz. Na tym niemniej urząd uznał, że nie dołożyli wszelkich możliwych środków w celu zabezpieczenia i zapłacili te prawie 3 miliony złotych. W tej chwili na tapecie jest jeszcze większa kata, 4 miliony, ale jeszcze wyrok nie jest uprawomocniony, więc nie chciałbym jeszcze o tym w tej chwili mówić. No i wymieniłem na końcu, jak to mówią anglosasi, last but not least, grozi nam utrata wizerunku i klientów. Jeżeli prowadzimy biznes w sieci, a sprzedajemy swoje produkty, swoje usługi i tracimy zaufanie naszych użytkowników, no to jak to mówią Amerykanie, competition is a click away. Ktoś w końcu prawdopodobnie nie jesteśmy unikalni. Istnieje nasza konkurencja i zaniepokojony użytkownik może po prostu w łatwy sposób do niej przejść. Co więc mamy robić? Pozwoliłem sobie na sformułowanie, na zakończenie już naszego dzisiejszego webinarium trzech tylko podstawowych zasad. Nazwijmy to trekalogiem, trzymając się konwencji nazwy dekalog. Tylko trzy zasady. Na początku je odczytam, żebyśmy się z nimi zapoznali, jakoś zakonotowali, a potem je troszkę omówię. Po pierwsze, powinniśmy używać skomplikowanych i różnorodnych haseł. Po drugie, nikomu, naprawdę nikomu ich nie ujawniać. I po trzecie, powinniśmy stosować uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Może być tak, że mimo skomplikowanych, różnorodnych haseł, jednak to nasze hasło w jakiś sposób wycieknie. Mimo, że staramy się nie ujawniać, ktoś wykorzysta naszą słabość, nasze emocje, naszą nieuwagę i przekażemy to hasło. W takim razie ten
Drugi składnik uwierzytelniania jest naszą ostatnią linią obrony. I teraz parę słów komentarza. Skomplikowane różne hasła. Myślę, że w praktyce każdy z nas używa menadżera haseł. Czasami ten menadżer haseł jest wbudowany w system operacyjny czy w przeglądarkę. Tutaj Alina mówiła o różnych metodach generowania hasła. Człowiek bywa ułomny, może się okazać, że sposób, z jakiego korzysta, jest jakiś sposób, że ten algorytm, z jakiego korzysta, jest w jakiś sposób przewidywalny. Można by zaufać maszynie i użyć właśnie menadżera haseł do generowania owych naszych sekretów. Druga kwestia, nikomu nie ujawniać. Tutaj też przez całe webinarium pokazywaliśmy, jakie są metody stosowane przez cyberprzestępców uzyskania naszych credentiali, naszych danych. No to te wszystkie linki, które przychodzą SMS-em, klikamy, wchodzimy w portal, który nie jest portalem banku, podajemy swoje dane logowania się do banku, podajemy numery kart kredytowych. To jest jeden ze sposobów. Drugi to są wszelkie telefony. O tym dzisiaj nie było specjalnie dużo mowy, może z tego mniej, chociaż wątpię. Dzwonią do nas przedstawiciele banku, czasami policjanci. Ostatnio modne są różne ankiety z nagrodami. Aby uzyskać nagrodę, trzeba podać oczywiście dane swojego konta bankowego. W przypadku tego typu telefonu należy po prostu rozłączyć, oddzwonić, jeżeli podejrzewamy, że rzeczywiście ten kontakt jest w jakiś sposób uzasadniony, ale nie na numer, z którego do nas dzwoni przestępca, potencjalny przestępca, bo ten numer da się sprefabrykować, tylko na numer, który znamy do banku, mamy gdzieś zapisany, mamy gdzieś w umowie w banku i upewnić się, że przypadkiem rzeczywiście nie powinniśmy wykonać jakiejś akcji. No i ostatnia kwestia w tym punkcie to jest instalowanie oprogramowania. Często konsultanci mówią, że powinniśmy sobie coś zainstalować, co nam pomoże, podniesie bezpieczeństwo. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To, co instalujemy, to jest takie oprogramowanie monitorujące, które przejmuje dane, które wpisujemy podczas logowania się do systemów informatycznych. No i punkt trzeci, uwierzytelnienie wieloskładnikowe. Macie Państwo logotypy portali internetowych, z których korzystamy, wszystkie one mają jakieś uwierzytelnienie wieloskładnikowe. Nie zawsze jest ono wygodne, jest ono różnorodne, tym niemniej mają. Te portale przykładowe Państwo widzicie. Ważniejsze jest, czego to Państwo nie widzicie. Nie widzicie setek, a pewnie i tysięcy portali, stron internetowych, przez które polscy przedsiębiorcy sprzedają swoje produkty i usługi. One nie są zabezpieczone uwierzytelnieniem wieloskładnikowym. Nie widzicie Państwo wszelkich usług B2B, business to business, z których korzystacie i tego zabezpieczenia nie ma. Nie widzicie wreszcie Państwo paneli zarządzających sprzętem, które no, kiedyś pracowały w przedsiębiorstwach, korzystali z nich ludzie wewnątrz, oni w jakiś sposób byli autoryzowani, ale teraz już wiemy, że no nie tylko obostrzenia przy pandemii spowodowała, że pracujemy z domu, pracujemy mobilnie, wykorzystujemy różnych partnerów, podwykonawców, więc no nie możemy już bazować na podstawowym zabezpieczeniu login, password, tylko musimy mieć ten drugi składnik uwierzytelniania. No i teraz rodzi się pytanie, co jeśli nasz serwis nie oferuje uwierzytelnienia wieloskładnikowego? I tutaj z pomocą przychodzimy my. Stworzyliśmy bowiem unikalne rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie wszystkich aplikacji webowych w całej organizacji poprzez dodanie do nich dowolnego drugiego składnika uwierzytelniania, co ważne, bez konieczności jakiejkolwiek modyfikacji ochranianych aplikacji. Jak działa? Instalujemy nasze rozwiązanie, tak zwany broker, w formie sprzętu, oprogramowania albo usługi w chmurze, pomiędzy użytkownikami a ochranianymi aplikacjami. Przekierowujemy ruch przez naszego brokera i potem broker automatycznie uczy się sposobu logowania poszczególnych aplikacji. Po tych trzech pierwszych krokach administrator już wykonał swoją pracę, dlatego że krok czwarty należy już do użytkownika. Użytkownik ochranianej aplikacji podczas pierwszego logowania do niej zostaje poproszony o zarejestrowanie dowolnego, wygodnego dla niego, dostępnego mu składnika uwierzytelniania, dowolnego drugiego składnika uwierzytelniania. Pojęcie drugiego składnika podczas dzisiejszego webinarium pojawiało się wielokrotnie w różnych formułach. Ja spróbuję to troszkę usystematyzować. Mianowicie chyba takim najpopularniejszym drugim składnikiem uwierzytelniania jest kod jednorazowy wysyłany nam na telefon SMS-em albo mailem.
Bezpieczeństwo tego podejścia jest dyskusyjne, a na pewno bezdyskusyjne, a jest niewygoda, bo musimy mieć, jak otrzymać ten drugi składnik, musimy go przepisać, czasami jest długi, łatwo o błędy. Także nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest wykorzystywanie klucza sprzętowego, zwanego czasami tokenem. Ja tego typu klucz pokażę tutaj. I to jest rozwiązanie bezpieczne, natomiast no ma te wszystkie minusy fizyczności, to znaczy musimy te klucze rozdystrybuować swoim pracownikom, musimy je nabyć, musimy je przy sobie mieć, dbać o to, żeby nie zostały nam wykradzione, czy żebyśmy ich nie zgubili. Kolejnym rozwiązaniem, i myślę, że najciekawszym, to jest wykorzystanie otwartego standardu FIDO, Fast Identity Online, w którym są wszyscy producenci oprogramowania. Implementacja tego standardu w Microsoftie nazywa się Windows Hello i polega na tym, że możemy wykorzystać mechanizmy do logowania do aplikacji webowych, możemy wykorzystać mechanizmy, z których korzystamy podczas logowania się do systemu operacyjnego, telefonu i tak dalej, czyli biometrię, nasz obraz twarzy, nasze odciski palców, ewentualnie PIN, którego używamy. Jeszcze oferujemy jeden możliwy do wykorzystania z drugi składnik uwierzytelniania, mianowicie stworzyliśmy aplikację mobilną na telefonie i ona działa w ten sposób, że podczas logowania do portalu internetowego na telefonie pojawia nam się pytanie, czy to na pewno my się logujemy. Dostajemy informację, jaki jest login, jaka jest aplikacja. Jeśli potwierdzimy, że to my, to zostajemy przepuszczeni do ochronianego portalu. Jeśli tego nie zrobimy w odpowiednim czasie, to do naszego połączenia nie dojdzie. Teraz ja pozwolę sobie Państwu pokazać w praktyce, jak to działa. Przełączę się na przeglądarkę, z której będę korzystał. Już to robię. Patrzę, czy Państwo widzicie. Tak? Dobrze. Teraz to ja widzę, także i Państwo powinniście. Dobrze, wybrałem jako portal, który teraz zabezpieczymy, polski serwis Amazona. Myślę, że większość Państwa korzysta i wie, jak on działa. Wybrałem ten serwis, żeby pokazać aplikację, której nie kontrolujemy, nie modyfikujemy i nawet nie wiemy, jak ona działa i w jaki sposób uwierzytelnia swoich użytkowników. I ja ją zabezpieczyłem w ten sposób, że dokonałem przekierowania ruchu na moim tylko lokalnym komputerze oraz wykorzystuję usługę zabezpieczenia broker sekwensa w chmurze. Zaraz to Państwu pokażę. I teraz jako użytkownik Amazona, który loguje się po raz pierwszy po wdrożeniu drugiego składnika uwierzytelniania, sytuacja wygląda w ten sposób. Loguję się, podaję swój login i proszę, sekwens zauważył, że jeszcze nie zarejestrowałem sobie drugiego składnika uwierzytelniania i daje mi możliwość zarejestrowania czegoś z listy, którą wcześniej mówiłem. Mogą to być hasła jednorazowe, klucze sprzętowe, mechanizmy z palety FIDO 2, czyli Windows Hello i aplikacja mobilna Sequence Authenticator. Ponieważ ja odblokowuję telefon odciskiem palca, do Windows również loguję się używając odciska palca, to do aplikacji webowych chciałbym się dostawać w ten sam sposób. Wybieram więc FIDO 2. System mówi, że powinienem dodać drugi składnik uwierzytelniania. Robię to, przejeżdżam po czytniku w laptopie palcem, jeszcze raz, czasami ten czytnik jest po prostu brudny, jeżeli mi się nie uda, zastosuję jakiś inny sposób, tak rzeczywiście, ostatni raz, jeżeli się nie uda, to zastosuję inny składnik. Nie uda się, zrobię tak, że zamiast palca wybiorę PIN. W odróżnieniu od hasła
Ten PIN jest obsługiwany lokalnie, nie jest wysyłany przez sieć, nie może być podsłuchany, nie jest też przechowywany na serwerze, czyli nie może zostać odszyfrowany. Wybrałem ten PIN, loguję się i jestem w Amazonie zalogowany uwierzytelnią za pomocą dwóch składników uwierzytelniania. Żeby udowodnić, że wszystko działa jak należy, wyloguję się, zaloguję ponownie. Tym razem jestem pytany o użycie tego wcześniej zarejestrowanego drugiego składnika uwierzytelniania. Zobaczę, czy mi się uda z palcem. Jeśli nie, wrócę do PIN-u. Dobrze, wrócę do PIN-u. Jak Państwo widzą, mimo tych trudności system działa poprawnie i pozwala na rejestrację drugiego składnika uwierzytelniania. Jestem zalogowany. Może jeszcze raz spróbuję pokazać Państwu sytuację, kiedy przed komputerem siedzi potencjalny przestępca i nie zna tego PIN-u. Czyli podaje jakiś inny. Podałem niewłaściwy. No i się nie udało. Pozwolę sobie jeszcze Państwu pokazać, w jaki sposób Sekwent nauczył się aplikacji, którą właśnie zabezpieczyłem. Tą czynność normalnie wykonują informatycy, natomiast jest to na tyle proste i szybkie, że właściwie każdy z nas sobie z tym może poradzić. Zresztą po pytaniach, jakie się pojawiły dotychczas, widzę, że wśród nas jest też sporo informatyków. Żeby zabezpieczyć Amazona, loguję się do brokera Sekwensa w chmurze, jako ja. I to, co już Państwu pokazywałem, no to oczywiście musiałem wcześniej nauczyć brokera, nauczyć Sekwensa Amazona. Ja teraz skasuję tą aplikację, bo wiem, ile czasu zajmuje i jak proste jest nauczenie tego ponownie. Podaję nazwę aplikacji, którą chcę skasować. Może sobie zapiszę to. I zaczynamy pracę od nowa. Czyli Create New Application, tworzę reprezentację nowej aplikacji, podaję nazwę, skorzystam z tego, co sobie zapisałem, podaję nazwę domenową zabezpieczonej aplikacji, czyli www.amazon.pl i pozwalam brokerowi na zamianę tej nazwy domenowej na adres IP. Ups, chyba straciłem połączenie do sieci. Jeszcze raz www. To jest nazwa, tu jest adres. Zamiana, tworzę. Wchodzę w nowo otworzoną aplikację. Tutaj mam do wyboru drugie składniki uwierzytelniania, które jako administrator udostępnię użytkownikom. Nie ma powodu, żeby im ograniczać cokolwiek, chyba że polityka firmy by na przykład wymusiła rezygnację z haseł jednorazowych, które na początku skomentowałem. I to, co robię, to włączam tryb nauki, to znaczy broker Sekwensa uczy się sposobu logowania aplikacji. Mam to już gotowe, wchodzę do zabezpieczonej aplikacji, wrócę do tego stanu podstawowego i zaloguję się jako użytkownik sonda. Ten użytkownik nazywa się InitUser. Może też nazywać się inaczej, że jest taka konieczność. Na przykład aplikacja dba o to, żeby ten login miał ampersand, a wyglądał jak e-mail. Tutaj nie ma takiej konieczności. I jak widzę, Amazon nie przepuścił mnie. Mimo to, kiedy wrócę do brokera, odświeżę ekran, widzę, że broker czegoś się nauczył. Aplikuję zdobytą wiedzę, wychodzę z trybu nauki i teraz, kiedy wrócę już do Amazona i zaloguję się już jako ja, pojawił mi się ekran proszący o zarejestrowanie dowolnego drugiego składnika uwierzytelniania, co już Państwo znacie. Także tak wygląda demonstracja, w jaki łatwy i szybki sposób można zabezpieczyć dowolną aplikację webową, aplikację, której nie napisaliśmy, nie kontrolujemy i wreszcie nie znamy, tak aby korzystała ona z dowolnego drugiego składnika uwierzytelniania. Wrócę do prezentacji.
Bardzo proszę. Tytułem samego podsumowania. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z tego naszego, mojego pokazu oraz całego webinarium, to abyście używali skomplikowanych, różnorodnych haseł, abyście nikomu ich nie ujawniali w żadnej formie i żebyście stosowali uwierzytelnienie wieloskładnikowe, bo to jest nasza ostatnia linia obrony, a w sytuacji, jeśli Wasza aplikacja webowa nie posiada tego drugiego składnika, prosimy o kontakt z nami. Teraz jest czas na pytania. Widzę, że kilka jest. Pierwsze, logowanie do brokera to nie było MFA. Słuszna uwaga. Być może rzeczywiście powinniśmy zabezpieczyć tego brokera jeszcze dodatkowym składnikiem uwierzytelniania. Natomiast to nie jest to instalacja produkcyjna, tylko taka demonstracyjna. W produkcji oczywiście to robimy. Dobrze, drugie pytanie. Kto może sprawdzić, czy jest coś prawdziwe, czy fałszywe, podejrzane? No, na koniec to my musimy sprawdzić, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze błędy. Oczywiście mamy całą pomoc informatyków, firm, z których zasobów korzystamy, no ale na koniec to my bierzemy odpowiedzialność za siebie. Kolejne pytanie. W jaki sposób wczykiwany jest kod sekwens do przeglądarki, jeśli domena się nie zmienia? Każdy komputer ma agenta, czy jest to rozwiązanie na poziomie sieci? Bardzo dobre, techniczne pytanie, pokazujące, że miałem rację, mówiąc, że nie oglądają nas tylko właściciele firm różnych biznesów, ale też informatycy. Odbywa się to na poziomie sieci, tak odpowiem. I to też pokazywałem wcześniej. Komunikacja do Amazona szła przez nasz broker lub brokery w celu uzyskania, jak już mówię, do informatyka, redundancji lub rozłożenia obciążenia. Patrzę na kolejne pytanie. Kliknąć tak, żeby zeskanować palec. No, być może tak. Czy to wszystko, czy coś jeszcze na dole jest, panie Tomku? Bardzo proszę. Gdzie należy przekazywać podejrzane maile do weryfikacji? Ja nie wiem, czy to jest pytanie dotyczące mojego wystąpienia, ale oczywiście odpowiem. W pierwszej kolejności należy korzystać z mechanizmów udostępnionych nam przez właściciela portalu, czyli w przypadku na przykład banku BNP Paribas jest odpowiednia komórka, odpowiedni adres, żeby się kontaktować. Jeżeli to nie dotyczy żadnego portalu, żadnej usługi, to tutaj są tak zwane certy, ośrodki, które reagują na tego typu wydarzenia. Wydaje mi się, że certem dla osób prywatnych jest NASK. Mieliśmy tutaj wystąpienie przedstawiciela NASK-u na początku naszego webinarium. Dobrze, to wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, jakie się pojawiły. Uprzejmie Państwu dziękuję. Witam ponownie. Jeszcze raz ja, Karolina Czwarnakos, BNP Paribas. Ja jeszcze na koniec chciałam Państwu serdecznie podziękować za udział w webinarium. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa tak w zasadzie w użytkowaniu internetu, czy też przez komórkę, czy komputer, będą dla Państwa przydatne. Zawsze zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej banku bnpparibas.pl. Tam w sekcji bezpieczeństwo znajdą Państwo te wszystkie informacje. Tam też zapewne za parę dni opublikujemy także nagranie z tego webinarium, więc gdyby Państwo znali kogoś, kto nie był z nami dzisiaj, nie mógł, z jakieś inne obowiązki może go, że tak powiem, zajmowały, zawsze zapraszam na naszą stronę BNP Paribas Bezpieczeństwo, tam też będzie opublikowane to webinarium. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Do widzenia.